Cześć! Do sklepów wędkarskich niedawno trafiły wędziska Black Crystal. To świetna i rozbudowana seria wędek spinningowych, którą intensywnie testowałem już w zeszłym sezonie. Black Crystal to szybkie kije o progresywnym i głębokim ugięciu, za które odpowiada przede wszystkim blank z karbonu 40 ton. Całość jest uzbrojona w komponenty Fuji. Przelotki Fuji Alco Night w kolorze Gunsmoke oraz uchwyt kołowrotka Fuji TVS. Wszystko wykończone elementami naturalnego korka, karbonowym insertem i grafitowymi omotkami. Tak uzbrojone wędziska wyglądają bardzo nowocześnie i są świetnie wyważone, a waga większości modeli nie przekracza 100 gramów. W serii Black Crystal znajdziecie 3 modele wędek, każdy dostępny w 4 długościach. 198 cm to wędziska jednoczęściowe, 208 cm występujące zarówno w wersji jedno, jak i dwuczęściowej, 223 oraz 238 cm są dostępne tylko w 2 składach. Ultra Light Spin to najdelikatniejsze kije w rodzinie. W zależności od długości opisane od 1 do 6, od 2 do 8 i od 2 do 10 gramów wyrzutu. To przede wszystkim świetne okoniówki, które sprawdzą się zarówno podczas łowienia na przynęty twarde, jak i przy jigowaniu. Szybkie, niesamowicie czułe, ale pracujące głęboko już pod niewielkim obciążeniem, dzięki czemu nie gubią podczas holu nawet niewielkich ryb w zawodniczych rozmiarach. Najdłuższa wersja o długości 238 cm z pewnością znajdzie swoich zwolenników wśród łowców kleni, jazi i pstrągów niewielkich rzek. Light Spin o górnych ciężarach wyrzutu do 15 i 18 gramów to ciekawa propozycja do łowienia zarówno okoni na większe i cięższe przynęty, jak i finezyjnego sandaczowania. Nieco mocniejsze od wersji Ultra Light z wyraźnym zapasem w dole blanku. Komfortowo poprowadzimy tą wędką cięższego jiga, podbijając agresywnie przynętę nawet na sporej głębokości. Osobiście wersję 238 mam zamiar przeznaczyć do powierzchniowego łowienia, na przykład na nasze nowe popery Chacha, ale o tym innym razem. Najmocniejsze wędki z rodziny Black Crystal to model Medium Spin, czyli wersje do 24, 26 i 28 gramów wyrzutu. To świetne sandaczówki, które oznaczają się, jak wszystkie Black Crystale, bardzo wysoką czułością. Jednak tu mamy do czynienia z naprawdę dużą mocą w dole. Cięte, elektryczne i wręcz stworzone do zacinania oraz holowania wielkich sandaczy. Przyłów metrowego zaporówkowego sumka nie robi na tej wędce większego wrażenia. To również świetna propozycja do coraz bardziej popularnego szczupakowego twitchingu przy pomocy smukłych, kilkunastu centymetrowych woblerów. Dostajemy od Was bardzo dużo wiadomości z prośbą o pokazanie ugięcia tych wędek. Więc bardzo proszę, tak to wygląda. Tak jak wspomniałem na początku, wędki są już dostępne w dobrych sklepach wędkarskich, więc sami możecie się przekonać, jak dobrze leżą w dłoni. Do zobaczenia nad wodą. Oczywiście z Black Crystalami.